Witamy się bardzo serdecznie i nagrywam od razu z rana, muszę wam powiedzieć, że mamy ząbka, tak Jasiu? W końcu nam puka ten ząbek, więc już na pewno jest. Jasiu jest zadowolony. Tak? A kuku! Zakupach, właśnie odebrać zamówienie z apteki, to jest właśnie z dozu. I wam powiem, że wczoraj zamawiałam, a dzisiaj już było do odbioru, także no spoko. Bardzo szybko zrealizowali, wszystko mieli. I też jeszcze byłam w Rossmanie i w Pepco, także za chwilę wam pokażę wszystko. Ale tutaj najpierw zacznę od tego właśnie, co tutaj zamówiłam. Wzięłam cebion, bo już się małemu kończy. Ja też niekiedy go biorę. Wzięłam te pojemniczki do przechowywania mleka, pokarmu, bo ja właśnie mu te obiadki w tym mrożę, bo to można też mrozić. Wzięłam mu oczywiście te kwasy DHA. Żelazo. Ten Tinox na dziąsełka. No, mam nadzieję, że już teraz jakoś pójdzie z górki, jak już ten pierwszy ząbek wyszedł. Łyżeczkę silikonową. Laktinę. Tutaj do kąpieli to jest ta ziajka. Taki płynek jak Oilatum. I wzięłam mu też ręcznik. Nie będę go teraz tu odpakowywać, bo nie chcę robić hałasu, bo mały już śpi. No ale jak odpakuję, to wam potem pokażę. Teraz wam pokażę, co kupiłam w Rossmanie. I wzięłam sobie nową szczoteczkę, włókno z węglem aktywnym. Tak mi się spodobała po prostu, że taka czarna z różowym. Wzięłam też farbę do włosów, bo szamponetki nie było czarnej, także wzięłam farbę znowu.
Żel pod prysznic, one fajnie pachną, fajnie domywają, także ja lubię te żele pod prysznic. Szampon wzięłam sobie taki na zwiększenie objętości, zobaczymy jak się sprawdzi, bo przedtem miałam ten do włosów długich i był fajny. Wzięłam też maskę do włosów, ona jest z aloesem, chcę zobaczyć właśnie jak się sprawdzi na moich włosach, bo jeszcze nigdy nie miałam nic z aloesem do włosów. Wzięłam też antyperspirant właśnie w sprayu. Tu mam takie waciki okrągłe, takie większe, dwie paczki. Wzięłam do włosów do wykończenia już właśnie ich, tak wiecie, żeby dodać połysk i te końcówki ładnie wygładzić. Z Tresemmé, taki nie wiem co to jest za bardzo, nabłyszczające serum do włosów. Serum do włosów. Także no zobaczymy jak się sprawdzi. Ogólnie chwalą sobie tą firmę, no ale zobaczymy, nigdy nic z tego nie miałam. Tutaj mam taki balsam intensywne wyszczuplanie. Wiadomo, że krem nas nie wyszczupli, ale byłam właśnie ciekawa, o to jest węgiel i chili, także jestem ciekawa co to będzie robić. Tylko temu właśnie to wzięłam, żeby sprawdzić, czy coś tam zadziała. No i tutaj mam maskę do włosów. Głodne włosy. Zobaczymy. Melon, witamina A i E. Na pewno zrobię na jakimś vlogu i Wam dam znać właśnie jak się sprawdziło. No i oczywiście milion soczków. Pani się we Rossmanie właśnie śmiała, bo tylko były 3 na półce, ja chciałam 10, ale niestety tylko było 9. Także to tyle. Jeszcze za chwilę Wam pokażę, co kupiłam w Pepco. I widziałam rajstopki takie gładkie właśnie, bo wiecie, dla chłopców, no to wiadomo, jakieś tam autka czy coś, ale stwierdziłam, że wezmę też takie gładkie, żeby do wszystkiego pasowały. One są takie cienkie właśnie, bardziej teraz na takie chłodniejsze dni niż na zimę, więc jak się zrobi chłodniej, to mu będę zakładać, bo na razie to wiadomo, że jeszcze nie. Widziałam 74,80, zobaczymy właśnie jak będą wypadać. Zobaczcie, mega taniutkie, także zobaczymy jak się sprawdzą. Wzięłam skarpetki, bo teraz jak on ma już grubsze nóżki, to naprawdę fajnie nam się sprawdzają te skarpetki, nic nam nie spada, dobrze się trzymają. No i tutaj mamy właśnie jasno-szare, białe i takie ciemno-szare, także spoko. Ja teraz najbardziej właśnie lubię mu ubierać gładkie, całe do wszystkiego przynajmniej pasują. I one też tutaj były taniutkie. Wzięłam rękawiczki, one są takie w miarę cienkie. Tak, takie cienkie. Ma grubsze jedne takie na zimę, ale nie ma nic na teraz. Co się mi tu, nie wiem, czegoś się poobrudziłam. Nie ma nic na teraz, także na teraz, no wiecie, no jeszcze teraz nie będę zakładać tych rękawiczek, ale jak się zrobi faktycznie chłodniej, no to coś musi mieć. Tu mam jeszcze jedne, ale kurde, nie zauważyłam, że one są 86,92, o matko. Ja patrzyłam tutaj. No zobaczę jakie one jak będą wypadać. No poczekają sobie, ale do końca zimy. No nie wiem. Nie wiem, że komuś dam. I tutaj wzięłam budziaczki. Zobaczcie. W takie rowki naprawdę mega super wyglądają. I te guziczki takie no naprawdę fajne. Takie ściągacze na końcach. I one, nie wiem, no kosztowały 14 czy 15 zł. Tak, 15 zł i wzięłam na 80, bo już właśnie takie ubranka mu ubieram, także nie warto już teraz brać nic na 5 minut, jak on taki, wiecie, ma przejściowy jakby rozmiar. Wzięłam też, jakie to są? Dwie pary takich szarawych. I jedne takie ciemne, takie same chyba jak przedtem. Tu mamy bodziaczki, takie trochę już zimowe, ale już teraz właśnie dużo rzeczy takich było zimowych, świątecznych. Ja chciałam takie zwykłe, ale
No nie było. Jest też na 80 i one kosztowały 9,99. Wzięłam mu kubeczek. To jest kubeczek treningowy. Oj, i zobaczymy właśnie, czy sobie poradzi z piciem. To jest taki ustnik, widzicie, silikonowy. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Jutro już mu tutaj dam coś. On właśnie bardzo lubi sobie chwytać butelkę sam, także może sobie da radę. Zobaczymy. Wzięłam mu balony na Halloween. Wiecie, dzieci bardzo lubią baloniki. Nawet dosyć ich tutaj jest, więc będzie miał się czym bawić. Nie wiem czemu 8 plus balony. No ale oczywiście wam nagram na pewno coś, jak będzie się nimi bawił. I ostatnia rzecz to są również rękawiczki, też takie cieniutkie, szare i tu mają jakiegoś tam miśka. Jasiu? Jasiu, kto ma gruby brzuszek? Kto ma gruby brzuszek? Jasiu? Jasiu? Jasiu, pipi! Pipi! A pipi! A popatrz tutaj! Kuku! Są kaczuszki, Jasiu? Tak? Są kaczuszki? Jasiu, chciałam wam pokazać body, jakie kupiłam małemu, bo Jasiu już tutaj się nimi zainteresował. Tak? I to są z tej firmy Robik, to jest właśnie polski producent. I to są właśnie z tej samej firmy te body, które miał przedtem, te z tym napisem Bohater nigdy nie śpi. Nie wiem, tam jeszcze jakieś tam miał, wam pewnie pokazywałam w ostatnim, w jakimś tam, wiecie, w zakupach jakichś ostatnich. I właśnie teraz zamówiłam wszystkie gładkie też u niego. Nie jestem, nie, w sumie tak, ostatnio też zamawiałam gładkie u niego te body, także Jasiu, nie jemy tego. Zaraz wam wszystko pokażę, bo chciałam wam pokazać właśnie, bo chcę wrzucić do pralki na jakiś tam krótki program, 15 minut, żeby to po prostu tylko, wiecie, no ja zawsze biorę po prostu nowe ubranka. I tutaj mamy tego szefa, trzeba nosić na rękach i to jest taki kolor musztardowy, tutaj widzę w aparacie, że on jest bardziej żółty. Kolejne body. Aha, i brałam na 86, wiadomo, że mały nie jest taki duży, ale one wypadają mniejsze. I te, które miał na 74, to po 2 tygodniach miał krótki rękaw, za krótki rękaw, także naprawdę wolałam wziąć większe. I zobaczymy potem przy mierze, to mam dam znać. One są fajne takie jakościowo, więc mam nadzieję, że się fajnie dopasują do niego. Tutaj napis, kocham Cię po same uszy i to jest taki króliczek. Jasia, interesują metki bardziej, nie? Zaraz się przetniesz, daj to. Oddaj, Jasiu. To nie jest takie, gdzie masz swój pilocik. Dobra, możemy dalej już oglądać. Tak, Jasiu, będzie grzeczny teraz? Co? Te są całe po prostu białe, gładkie. I to są wszystko właśnie z tej samej firmy, ten sam rozmiar, 100% bawełna i naprawdę piorę je i już i się nic kompletnie nie dzieje. Tamte już sprzedałam, te na 74, tylko musi pan po nie przyjechać. Te są takie same właśnie, tylko czarne, bo mi się ogólnie podobają takie gładkie bodziaczki albo z takimi napisami. Wiecie, bez jakichś tam mega kolorowych ilustracji i tak dalej, bo do wszystkiego to jednak pasuje. Te są całe szare i one są fajne, bo tutaj mają przy szyjce tak na pół okrągło i tu jeszcze mają zaczask, także wszystko ładnie dolega. I też tutaj przy rękawkach jest ładnie wykończone i nic nie będzie właśnie odstawać dziecku. Jasiu, możesz oddać?
Miałeś pilocik, proszę. Te są też całe białe. Wzięłam dwie pary takich całych białych. Wzięłam mu też bordowe. Tylko one tutaj w aparacie to w ogóle wyglądają na jakieś różowo-czerwone. Kompletnie inny kolor. Nie wiem, może gdzieś tu w innym świetle. Nie, cały czas są o wiele jaśniejsze w aparacie. Także no, musicie wziąć na to poprawkę. No i te tutaj właśnie są takie błękitne. Mi się bardzo właśnie podoba mało, jak ma taki kolor. Powiem Wam, że ten kolor nawet prawie tak samo wygląda jak w aparacie na żywo, także jest trochę jaśniejszy. No, także to tyle. Wrzucam je do pralki. Jasiu, jak tam? Jasiu ma swój prywatny pilot i przełącza sobie kanały, nie Jasiu? Jasiu się huźda. Tak, Jasiu? Także my kończymy już tego vloga na